panią to, co on zrobił, urażało, obrażało, czy tylko wywołało wściekłość? Wściekłość. Mnie to nie obraża, bo mnie nic nie może obrazić, ponieważ ja nie reprezentuję wyłącznie siebie, tylko moich kolegów, moich przyjaciół, tych, którzy polegli i zapłacili za tą wolność najwyższą cenę. Ja mam obowiązek mówić o tym z każdym, kto próbuje tak postępować, że naraża nasz kraj na niebezpieczeństwo. Oni deklarują, tu jest Polska. Oni się czują patriotami i mówią o drugiej stronie, to nie są prawdziwi patrioci. Bo ich patriotyzm jest wypaczony. On nie ma racji bytu. Ponieważ patriotyzm polega nie na tym, że się gada i że się pokazuje, że ma się bicepsy i że się nawet nie potrzebuje szczepić z tego tytułu, bo się nie zachoruje nigdy, ale na tym, że oni sobie wyobrazili, że oni mogą żyć w swoim środowisku, mając władzę i podporządkują cały naród, a ponieważ oni są od Dmowskiego, który był zwolennikiem Rosji, no to nic im się nie stanie, tak ja przynajmniej myślę. Chętnie bym spytała pana Bąkiewicza,